Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Horizon Zero Dawn. Jestem w okolicy południka, mianowicie tutaj jest taka lokacja, która się nazywa Jasny Targ. Są tutaj trzy zadanka jakieś takie poboczne, nie wiem co one są. Przekonamy się. Tu jest młyn, w którym się spotykaliśmy z którymś z tych tam. Mieliśmy jakieś takie zadanie, że się spotykaliśmy w młynie, zobaczymy. Zobaczymy, co tu złe zaraz z tym zadaniem wyszło. Się pojawiło. Dzień dobry panu, jakiś taki kurde. Ten, słuchamy. A, oto ujeżdżająca maszyny Nora z dziwną włócznią. Dobrze, że cię widzę. Mam propozycję. Podejdź. Mów mi, Fernund. Mów mi, Fernund, ajaj. Dobrze, Fernund. Co proponujesz? Za panowania tego idioty króla Kardża, obcy często ukrywali dobytek przed zbójcami, a ja znalazłem kryjówkę. Co to jest? Relikt. Z czasów przedwiecznych. Pewnie zrozumiesz go lepiej niż ja. Obawiam się, że nie mogę go dosięgnąć. Aha, i mam go dla ciebie zdobyć. Cóż za wspaniały plan. Na pewno pójdzie ci znacznie lepiej niż mnie. Weź go, przynieś, a potem podzielimy się zyskiem. Może najpierw zobaczę, co to jest. To też dobra myśl. Hej, Fernund, oczy mam wyżej. Patrzę na twoją włócznię. Jest niezwykła, ale nie. Jak działa? Wsadzasz ostrą część w maszynę. Jasne, ale jak zmienia wroga w przyjaciela? To dość prosty. Tak? I tak byś nie zrozumiał. A właściwie co ty robisz? Handluję cennymi wichajstrami. Kupuję tanio, sprzedaję drogo. Ale tu nie będziesz kupował. Czasami sam też znajduję wichajstry. Aha. Aha. A jeśli bym chciała? Co mam robić? Relikt spoczywa na zboczu Góry Zmierzchu. Przynieś go do doków południka, a oboje na tym zyskamy. To się jeszcze okaże. Dziwaczna propozycja. Poziom 15. Dobrze. Spójrzmy. Oć się w mordę kopane. Znowu gdzieś daleko. No dobra. Jak się wzięliśmy, to trzeba zrobić. Ale żeby nie było, że tutaj jakieś cuda wianki, że to długo trwa, to ja się zawezmę i no bo to jest kurna kawał drogi, zobaczcie. Tak, to więc tutaj sobie przerwę. Przebiję się przez okolicę. I spotkamy się na miejscu. Przy okazji ja się jeszcze zaopatrzę trochę w surowce, bo po ostatniej walce w tym kamieniołomie dosyć mocno się wystukałem ze wszystkich surowców i nie zdążyłem się zaopatrzyć po prostu. Tak więc taki jest plan. Zobaczymy się już tam na miejscu. No, trzymajcie kciuki. No i jestem. Słuchajcie, jestem już tutaj przed tą nieszczęsną górą, czy jak to tam się nazywa, Góra Zmierzchu, tak? Słuchajcie, zobaczcie, jaki kawał przeszedłem. Zaczynałem gdzieś tutaj mniej więcej, dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tu w tych okolicach. Przebyłem taki cały szmat drogi. Tu wszystko odkryłem, bo to wszystko było zakryte, to wszystko było do odkrycia, więc wszystko odkryłem, wszystko. No nie wszystko zabiłem, bo tam zawsze coś wraca, tak? Ale no, podziałałem dosyć sporo. Odkryły się fajne, ciekawe potwory, na przykład tutaj nękacze. To są takie stwory, które potrafią być niewidzialne, one się maskują i z nimi się walczy generalnie bardzo ciężko. No, z tego względu, że ich po prostu nie widać. Trzeba dobrze trafić, żeby zdjąć z nich ten panel, który odpowiada za ich niewidzialność. No jak się zdejmie i je widać, to już jest wtedy łatwiej. Też były z
stada jastrząb błysk. No, dużo się działo, nie ma co opowiadać. Z ciekawszych rzeczy to tak. Zwiększyłem sobie pojemność wszelkich amunicji. I tu mam strzały do łuku takiego zwykłego, mam po 60, a miałem bodajże chyba po 30, jak dobrze pamiętam. W potykaczach jestem też na maksa, mogę mieć maksymalnie 12, miałem przedtem 6. Tak samo w procy. Też mam po 12 pojemność, a mogłem mieć po 6. I w łuku wyborowym, czyli tym dalekosiężnym, mogę mieć po 30, a miałem po 10. Oczywiście wiązało się to ze sporym poszukiwaniem surowców, no ale jak się udało zebrać wszystko w takiej ilości, jak było trzeba, no to wszystko powiększyłem. Coś jeszcze chciałem. Chyba wszystko przekazałem, co miałem do przekazania. Także lecimy. Zobaczymy, jaka niespodzianka będzie czekała na nas na Górze Zmierzchu. Pytanie, jak się tam w ogóle dostać, bo jest kurna wysoko. Tutaj zwierzaki sobie jakieś chodzą. Na razie nie potrzebujemy, na szczęście. Na razie aż tak bardzo nie potrzebujemy, ale to też znaczy, że długo, naprawdę dużo szukałem, żeby jak najwięcej surowców. Teraz muszę znaleźć miejsce za wysokie, by tam dotrzeć, jeśli wierzyć Fernandowi. Szukaj reliktu na Górze Zmierzchu. Kurze zapiał, jakie tu są niespodzianki. Tam coś uciekło, trudno. Spójrzmy, tutaj nie ma jak. Za wysokie, by tam dotrzeć. Może tędy? A może nie? Może nie. No tu będzie posłuchaj. Oj, tutaj coś jest. Dobra, jest jakaś. Jest jakiś coś. Jakaś ścieżka. Pytanie, gdzie? Czy to tędy? Tam coś jest. Dobra, tu jest jakaś półka. Do góry zapraszamy. Chyba tędy, a tutaj jest jakaś skałka, dobra. Idziemy. Ja pierdziu, masakra. Długo tak będę się tułał? Ja bym chciał gdzieś do góry w miarę możliwości, nie da? Lala, do góry nie. A do góry nie da, tak? Okej. Czyli co, za wysokie by się tam. Ja pierdzielę, ale jazda. Torba na leki pełna, to bardzo dobrze, no, bardzo dobrze. Tam naprawdę coś jest. Zbadaj. I jest puste. Włóczniczka! No tak. Znalazłaś! Idealne miejsce na zasadzkę. Oddaj swoją ukochaną włócznię, dziewczyno, a ujdziesz z życiem. No ty dziadu kolorowy, ty. Musiałeś o mnie słyszeć. Wiesz, co potrafię. Skąd myślę, że ci się powiedzie? Zaryzykuję. Bracią! Po co w ogóle zawracam sobie głowę? Gdzie są ludzie? Słońce cię nie ocali! Padnij! Jemu dół, jednego mniej! Weź to sobie do serca! Wezmę. Kurde, nie trafiłem. Za króla słońce! Jeszcze ktoś? Gdzie ty się skradasz, ty? Ciesz się swym ostatnim oddechem! Idziemy te większe obrażenia. Mam potrzebnego do bitki. Przestaliście, kurna, nic nie widzę. Nie zapominaj.
Przypominajcie, kim jesteście! Dużo was tu jeszcze jest? O ty kurna! Ja pierdzielę! Co tu mi się dzieje? Chodź na kolego. No dobra. To ostatni, ale Fernand uciekł. Pewnie prosto jak do uciekł? Domów południka. Przecież go zabiłem. Trzeba to pozbierać. Trzeba to pozbierać tutaj. Tutaj już nic nie ma. Tu już jego pozbierałem, tak? Jeszcze ktoś? Ale no jak to? Przecież oni się już nie świecą, mimo że ich pozbierałem, a ten się świeci. Ten się świeci. Znajdź Fernunda w podgrodziu na podgrodziu południka. No dobra, na szczęście mamy ognisko i szybką podróż, to jest już odkryte, więc... Lecimy od razu, bo już się przestraszyłem. Już się przestraszyłem, że znowu będę musiał się tutaj rozłączyć i lecieć gdzieś nie wiadomo gdzie. Ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Ale dziad kolorowy zrobił niespodziankę. Ciekawe, co mu się wymyśliło, żeby na nas napadać. Miejmy nadzieję, że się tego dowiemy. Najprawdopodobniej chodzi o takie zwyczajne przyziemne pobudki, czyli co? Zabrać zbroję, zabrać broń, sprzedać. A do tego chodzi, że tak powiem, w glorii chwały, że się udało zabić taką. Zobaczcie to, co mam na sprzedaż. Taką niezłą. Wojowniczkę. Dobrze. Zaopatrzamy się zatem w strzały tak profilaktycznie. I znajdź Fernunda w lewicko, tak? Tutaj on gdzieś tam. Aha, rzeczywiście, tam jest wskaźnik. No i cóż tam powiesz? Znajdziemy go, czy go nie znajdziemy? Tu chyba sobie chodzi, jest. O nie! No, pewnie, że nie. Gdzie ty moje jesteś? Moje kości są zmęczone. Cholernie ciężko pracowałem. Pomóż. Wpuśćcie mnie na ogień i ślinę! Gdzie on jest? Wpuśćcie! Gdzie jest kurna wskaźnik? Halo. W lewo do tyłu, tak? Czyli gdzieś tam. Wpuśćcie mnie na ogień i ślinę! Wpuśćcie! A tutaj. Kolega ucieka. Nie uciekniesz, bratku. Ha, 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 ha. No, ruszaj się. Zrywam umowę. To ty? A to może Anex? Może odetniesz mi palec? Albo może dłoń? Lewe ramię? Na więcej ci nie pozwolę. No i pytanie. Co zrobić? To nie wystarczy? W sensie, że go zabijemy, czy rozpowiadaj o mnie? Ale no, ja bym chciał znać motywy, dlaczego on to zrobił, a nie, że... Dobra, zrobimy tak. Kuszące, ale chcę, byś przekazał coś swoim pokręconym koleżkom. Łapska precz. Od włóczni i ode mnie. Zrobię to. Co mam im powiedzieć? Powiedz im, jak ledwo uszedłeś z życiem. Wymyśl coś. Dasz radę. Obyśmy się więcej nie zobaczyli. Rozumiem. Nigdy więcej już o nas nie usłyszysz. Mam nadzieję. Jeszcze można z nim pomówić? Powiem, że mają zostawić ciebie i włócznie w spokoju. No, ja myślę.
Dobra, no to na tym żeśmy zakończyli. Dziwaczne zadanie. Rzeczywiście, zadanie było ze wszechmiar dziwaczne. Nie wiem, ile mi to czasu zajęło. Chyba nie za długo. Gdzie my jesteśmy? Nie. Jesteśmy tak nie wiadomo jak. Dobra, słuchajcie. Nie. No coś trzeba wymyślić. Zrobimy to tak. Ja tutaj się chwilowo z wami pożegnam, tak jakbyśmy kończyli odcinek, ale jeżeli zrobię sobie zadanie tutaj kolejne z boku i wyjdzie ono niedługie, to dołączę je. W dzisiejszych czasach jest tu zbyt wielu opcji. Dołączę je do tego odcinka i zrobimy z tego jedno. A może idę od razu, najwyżej będę żałował. Najwyżej będę żałował. To jakiś kolega. Dobra. Uśmiechnięty ranin. Najlepsze ceny na części do maszyn w tych stronach. Transakcje bez dziesięciny. Inaczej niż u tych paskudnych chciwców na górze. Podatki jej nie interesują. Dobrze wiem, co jej nie interesuje. Jak już mówiłem. Nie ma lepszej ceny na te soczewki. Przysięgnę na co tylko zechcę. Na słońce tylko nie napluj se na dłoń. Łowczyni, przepraszam w imieniu mego wspólnika. Cichego wspólnika. Cichego wspólnika. Oby słońce wysłuchało moich modlitw. Soczewka kłapaka jest nieważna. Nie ma na nie popytu. Ale za soczewkę długonoga dostałbyś godziwą sumkę. Dobry. Mówiłem już tyle razy, ile stóp ma iglica. Robimy w rzemiośle artystycznym. Artyzm nie wygra wojny, ani nie utrzyma maszyn z dala od far. Tak naprawdę potrzebujesz tylko starej, dobrej... O tak, starej, dobrej klepaniny. Jak znajdziesz coś błyszczącego, wyrzucisz to. Gdyby to kardzia budowali windę, skończyłoby się co najwyżej na ładnym szybie. Tyle lat poszukiwań, a ty wciąż nie znalazłeś poczucia humoru. Więc które... Nie ma popytu na soczewki kłapaka, ale to dobry towar. Wbijesz go, gdzie tylko zechcesz. Gdzie myślisz, że jesteś? W zapiziałym kantorku wysypanym trocinami? To południk, cywilizacja. Znam cywilizację. Nie dalej niż przedwczoraj oglądałem próby łowców. O, wspaniałe słońce, użycz mi cierpliwości. Słońce wypaliło ci rozum, jeśli naprawdę sądzisz, że opchniemy soczewki długonoga w takich czasach. Już żeście się nagadali? Dość. Dobrze. Bardzo bezpośredni lud ci, Nora. Czemu razem pracujecie, skoro w niczym się nie zgadzacie? A, to symboliczny gest. Żadnych dziesięcin dla słońca, jak mówiłem od początku, ranin. Po prostu, które części chcecie? Soczewki długonoga. Soczewki kłapaka. Dobra. Okej. Widzę, że jesteś zajęty. Czekaj. Odstraszyłeś ją. Soczewki kłapaka. Co ty na to? Ja odstraszyłem? Dobre sobie. Słuchaj, łowczyni. Soczewki długonoga. Łowcy, węszyciele, kupimy wasz metr... Popyt i podaż. Bardzo proszę. Poziom 15. Tak, części maszyn już zdobyłem, bo no, tyle się ich natłukłem, że jakieś tam części mam. Jakieś tam części mam i co? I zostaje mi... Węszycie? Jakich prostaków chcesz? Zostaje mi tylko wrócić do handlarzy. Więc uwaga, odchodzę. Ojej, nie. Ja nie narzekam na twoje liczenie. Może poza tym, że trwa za długo. Odchodzę po to, żeby zdobyć części. Nie musiałbym liczyć dwa razy, gdybyś nie przeczął mi nad uchem. I teraz wracam z częściami. Jak będziesz dobrze. Prawo, tak pożałujesz, że się tutaj nie zatrzymałaś. Mam obie te części, bo mam obie. Mam obie części. To co powiesz? A czy nie moglibyśmy kupić tylko jednej? Kupiłbyś niewłaściwą. Więc daj łowczyni okruchy za obie. Jasne. Proszę bardzo.
Jeśli to jest cena, którą muszę zapłacić... Którą musisz zapłacić? No może soczewka kłapaka pokryje to, co stracimy na tej drugiej. Nie stracimy na tej drugiej, smoluchu. Gdybyś miał wyobraźnię, zapłaciłbyś sowicie za tę soczewkę długonoga. Mam wyobraźnię. Grzech od tego złomu przypomina mi twoją pustą łepetynę. Ej, kłapaka się pozbyliśmy, ale dostaliśmy. A ja, że prawdziwy metalowiec, czyli musi nagrody, czasem plus. Powrócić ręce. Coś jeszcze? Gdy wycierałeś olej z rąk, doświadczenia. A który handlarz metalem nosi jedwabny kit? No i dobrze. Otóż ja. Czy pogadamy jeszcze z nimi? A oni tak ciągle. Mówiłem ci od razu, dobra, że nie to pogadamy. Nie będzie zbieranie złomu. Nie pogadamy z nimi, trudno, bez łaski. Okej, zadanie wyszło, tak powiem. Zadanie zrobiło się samo dosyć przypadkowo. No i okej, nie ma tragedii. Zadanie zakończone. I to też sobie tutaj zakończymy odcinek, bo tutaj jest jeszcze wprawdzie... O nie, to nie jest jedno, tu jest więcej. Tu jest więcej, więc jest co robić. Nie obchodzą mnie Oseramowie. Dobra, to tutaj sobie kończymy. Tak trochę śmieszno, trochę straszno, że tak to ujmę. Zapraszam na kolejny odcinek, bo będziemy dalej ciachali tamte wszystkie rzeczy. No, w tej chwili chciałbym ciachnąć te rzeczy poboczne, więc będziemy je ciachali. Więc jeszcze raz zapraszam. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć. Tęsknię za